W kolejnym odcinku naszego cyklu W świetle prawdy porozmawiamy o marcu 1945 roku, o Gdańsku zdobywanym przez oddziały Armii Czerwonej. Jak zawsze gościmy w Bibliotece Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, a moim rozmówcą jest profesor Grzegorz Berendt. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O Gdańsku 1945 roku, o tych scenach z zdobywania miasta i z tych dni następnych, no wiele opowiedziano. Jest tam wiele tragedii, wiele dramatów, ale trudno nam jest odnieść się do tego chyba bez kontekstu, bez tego, żeby opowiedzieć tę historię 1944 i 1945 roku, no bardzo krwawych zmagań militarnych. No i też pytanie o zachowanie Armii Czerwonej. Czy ono się zmienia w momencie, kiedy Armia Czerwona wkracza na tereny etnicznie niemieckie? Niewątpliwie tak, ale zanim do tego przejdziemy, no to trzeba wskazać, dlaczego ta zmiana nastąpiła, a tego nie da się wyjaśnić bez przypomnienia, jaka była skala strat zadanych obywatelom Związku Sowieckiego po 22 czerwca 1941 roku. Wśród ludności cywilnej i wraz z żołnierzami Armii Czerwonej straciło życie co najmniej 20 milionów osób. Miliony Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Polaków i innych obywateli Związku Sowieckiego zostało zamordowanych. 3 miliony żołnierzy Armii Czerwonej, którzy trafili do niewoli niemieckiej, zostało zabitych, w tym większość z nich zagłodzonych, szczególnie w pierwszym roku wojny niemiecko-sowieckiej. Z tym bagażem pamięci żołnierze Armii Czerwonej wchodzili na teren III Rzeszy Niemieckiej. I druga kwestia, uzyskali od swoich przełożonych przyzwolenie na odwet, który przyjął postać masowego dręczenia miejscowej ludności. Mniej istotnym, chociaż wartym zaznaczenia powodem takiego, a nie innego zachowania jest zażarta walka, wielotygodniowa walka z żołnierzami armii niemieckiej na tym terenie. Walka spowodowana tym, że Niemcy traktowali obszary traktowane jako swoja ojczyzna. W związku z tym walka o te obszary kosztowała tysiące istnień ludzkich wśród żołnierzy radzieckich. Oni się mścili też za tych, którzy zginęli dosłownie na ich oczach tuż przed zajęciem Ostródy, Elbląga, Olsztyna, wkrótce Tczewa i Gdańska czy Sopotu. Zażartość walki to z całą pewnością jedno z uzasadnień, ale jaka była Armia Czerwona, czy stopień zdyscyplinowania tej armii? Na ile to było tak, że mówiąc najkrócej, represje i zbrodnie odbywały się w tej armii na rozkaz czy też z przyzwoleniem przełożonych? Bez wątpienia w przypadku tego, co się działo na terenie Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego w pierwszych miesiącach 1945 roku, głównym powodem wyjaśniającym skalę okrucieństw zadawanych ludności cywilnej było przyzwolenie dowódców. Co więcej, przyzwolenie rozpowszechnione poprzez treść rozkazów wydawanych przez dowódców frontu, w tym na przykład dowódcę III Frontu Białoruskiego, który zajmował Prusy Wschodnie, ale też i teksty publicystyczne czy ulotki propagandowe rozpowszechniane wśród milionów żołnierzy radzieckich, którzy wkroczyli na teren Polski w 1945 roku, na tereny na zachód od Bugu i na tereny Rzeszy. Czy Armia Czerwona, wkraczając na przykład do Gdańska, miała świadomość, nie wiem, pewnej złożoności także politycznej tego miejsca, tego, że być może za jakiś moment to miasto zostanie oddane na przykład tej władzy nowej polskiej? To też zadziwiający epizod, że władze polskie nie były w stanie wymóc na dowództwie radzieckim innego traktowania tego miasta. Miasto zostało w dużym stopniu zniszczone w swoistym ataku gniewu czy też odwetu. Nie wiem, czy dowódcy mieli taką świadomość, ci najwyżsi, być może tak, ci na niższych szczeblach dowodzenia, a na pewno szeregowi żołnierze Armii Czerwonej takiej świadomości nie mieli, co będzie z tym obszarem. Ale Józef Stalin w pełni zdawał sobie sprawę z tego, co ma być
z Prusami Wschodnimi, co ma się stać z Prusami Wschodnimi, z Pomorzem Gdańskim. I wyraźnie zasygnalizował to 7 lutego podczas rozmowy z Churchillem i Rooseveltem. Tu nawet jest pewien sygnał, który sugeruje, że zachęcanie do odwetu i okrucieństwa wobec Niemców było celowym działaniem inspirowanym przez Stalina, dlatego że on wbrew faktom mówi zachodnim politykom, że przynależność tych obszarów, przyszła przynależność do Polski, będzie łatwa do przeprowadzenia, dlatego że Niemców na tym obszarze już prawie nie ma. Uciekli. 7 lutego 1945 roku, zaledwie w 3 tygodnie po rozpoczęciu ofensywy styczniowej, gdy na terenie Prus Wschodnich i Zachodnich nadal było około 2 milionów Niemców. Ja odnoszę wrażenie, że ważnym elementem była pewnego rodzaju propaganda. W tej propagandzie nazwisko Ilii Ehrenburga odgrywa ważną rolę. Niezwykle utalentowany pisarz, publicysta i w tym kontekście również propagandysta, który potrafił dzięki swojemu talentowi pisarskiemu przemówić również do uczuć żołnierzy i w sposób bardzo dobitny, grając na emocjach, wyjaśnić im, i usprawiedliwić w jakiś sposób, dlaczego to, co będą robić, jest właściwe. Co więcej, że mają prawo to robić, że to jest słuszne zadośćuczynienie za okrucieństwa, którego doświadczyli obywatele sowieccy w ciągu wcześniejszych lat. Tu można przywołać jedno zdanie z takiego najbardziej znanego materiału propagandowego pióra Ehrenburga, z pamięcią, ze świadomością test, który on przedstawił, ci żołnierze działali na terenie Pomorza, również w Gdańsku. Nie licz ni dni, nie licz kilometrów, licz jedno, zabitych przez ciebie Niemców. Zabijaj Niemców, o to prosi cię twoja zrozpaczona matka. Zabijaj Niemców, o to proszą cię twoje dzieci. Zabijaj Niemców. Tak wzywa mowa ojczysta. Nie trać czasu, zabijaj. Ja myślę, że to najlepiej pokazuje pewną atmosferę, w której doszło do tego, o czym dziś opowiadamy w kolejnym reportażu Hanny Kordalskiej-Rosiek. Mówimy o zbrodni, do której doszło w kościele świętego Józefa w Gdańsku. To już za chwilę w naszym reportażu. Marca 1945 roku rozpoczęły się naloty alianckie i sowieckie na Gdańsk broniony przez Niemców. W ostatnim tygodniu marca 35 dywizji 2 Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marszałka Konstantego Rokossowskiego szturmowało Gdańską twierdzę. W trakcie tych działań żołnierze Armii Czerwonej popełniali liczne zbrodnie. W okresie PRL-u nie można było wspominać głośno tej tragedii, ponieważ, jak wiemy, Polska znajdowała się pod zwierzchnictwem Związku Sowieckiego. Dopiero około 10 lat temu dokonano wejścia do tych właśnie podziemi kościoła świętego Józefa i sfotografowano spalone kości tych właśnie osób. Początki kościoła świętego Józefa związane są z życiem i pracą ojców karmelitów, którzy przybyli pod koniec XIV wieku. Pod koniec XV wieku zaczęli ten kościół tu budować i chcieli, żeby to było miejsce, w którym bardzo by była czczona Matka Boża Szkaplerzna. I tak było do 1830 roku, choć przez wieki kościół już doznawał różnego rodzaju takich aktów agresji. Ten kościół był wielokrotnie palony, plądrowany. Potem karmelici zostali skasowani, tak jak zresztą wiele innych zakonów w zaborach. Od 1840 roku przychodzą księża diecezjalni, zaczynają remontować
i powstaje parafia. Powstaje parafia, której tytuł nadany jest Świętego Józefa. Ta parafia trwa do końca II wojny światowej. Była jedną z większych parafii w Gdańsku, bo liczyła mniej więcej, podaje się w 1924 roku, ponad 11 tysięcy ludzi, więc to była dość duża parafia. Wszyscy mieli nadzieję, że Kościół przeżyje czasy II wojny światowej. Tutaj do tego kościoła przychodziła ludność i polska, i niemiecka, i wszyscy czuli się bardzo dobrze. I każdy myślał, że kiedy wybuchła II wojna światowa, żeby ten kościół ocalał. Myślę, że o każdym kościele podobnie myślano. Ale przychodzi 27 marca 1945 roku i właśnie wtedy dokonuje się... Ludzie próbowali chronić się przed Sowietami, chowając się w piwnicach, różnych podziemiach, jak również w kościołach, licząc, że wkraczający żołnierze będą respektowali tak zwane prawo azylu. Znajdujemy się w podziemiach kościoła Świętego Józefa. Niestety, tutaj, jak i w innych świątyniach, doszło do tragedii spowodowanych tym, że właśnie tego azylu wojska sowieckie nie respektowały. Ponad setka ludzi się chowała przed bestialstwem bolszewików. Kiedy oni przybyli tutaj, do tego kościoła, wtoczyli beczki z paliwem, rozbili je po całym kościele. Pewna kobieta, która zauważyła, co się będzie działo, więc wybiegła przez drzwi kościoła, na placu kościelnym została zastrzelona, ciało wrzucono do środka, tu do kościoła. A potem ci, którzy jeszcze nie wiedzieli, że kościół się pali, chcieli tu się schronić, gdy przybyli, zobaczyli, że kościół się pali, że słychać płacz, krzyk, jęk, wołanie o pomoc. Dzieci, kobiety, starcy, wszyscy oni tu zginęli. Kościół się zapadł, strop się zapadł, dach się zapadł. Wszyscy pogrzebani zostali tutaj pod gruzami. Z tyłu, z niestrzeżonego okna plebanii, całe zajście obserwował proboszcz ksiądz Klemens Fetke, który widząc towarzystwo pijanych czerwonoarmistów zawiadomił trzeźwego jeszcze oficera o tym, co się dzieje w kościele. Niestety na ratunek dla tych ludzi było już za późno, ale chociaż udało się uchronić osoby zapędzone do plebanii i nie doszło do jej podpalenia. Dnia 27 marca 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej spalili w kościele Świętego Józefa około 100 osób. To jest właśnie to miejsce, gdzie około 10 lat temu odkryto ludzkie szczątki z popielone kości. Bolszewicy chcieli jeszcze spalić plebanię, która stała na placu kościelnym, ponieważ klasztor był zajęty przez wojska pruskie przed wojną i wcześniej, więc księża z klasztoru nie korzystali, wybudowali plebanię. W tej plebanii było około 30-40 osób i oni by też zginęli w ogniu. Gdyby nie reakcja księdza Fetke, który był tutaj proboszczem, który zaczął krzyczeć do oficera bolszewickiego, i ten zareagował, przerwał wnoszenie słomy do piwnicy plebanii, wyprowadził wszystkich ludzi. Po latach okazało się, że ów oficer dokonał natychmiastowego sądu na żołnierzu odpowiedzialnym za tę tragedię. Dokonano jego natychmiastowego rozstrzelania. Mimo upływu tak wielu lat,
nadal o tej zbrodni wiemy niewiele. Tak naprawdę nie jesteśmy pewni do końca, jakiej narodowości były ofiary. Być może byli to Niemcy albo Polacy, a może Francuzi lub Rosjanie. Po upływie tylu lat, posiadając tylko jedną relację księdza Georga Kleina, nie sposób stwierdzić na pewno, kim były te osoby. Te szczątki ludzi, którzy wtedy zostali spaleni, znajdują się w podziemiach tego kościoła. Tam, gdzie także znajdują się szczątki karmelitów, którzy tu pracowali, rajców miasta, którzy się przysłużyli temu kościołowi. Niestety, ale te szczątki pomordowanych znajdują się wciąż w niewadzie. Nie wolno nam w ogóle ich ruszyć. Oczekuje się, że w którymś momencie dokona się właściwych badań, żeby także i dokonać tego, co jest aktem miłosierdzia, szczególnie w roku miłosierdzia, aktem pochowania umarłych. W 2000 roku moi współbracia oblaci postawili tu w kościele epitafium ku czci tych pomordowanych. Zawsze co roku, 27 marca, odprawiamy mszę świętą w intencji tych pomordowanych tutaj w kościele.